projektu Sport i Gimnastyka z Niepełnosprawnością. Dzisiaj spotykamy się w plenerze, w takich pięknych okolicznościach. Tereska. Mama. Dzisiaj będą nam potrzebne takie rzeczy, popatrzcie. Guma. Guma. Piłka. Piłka. Poducha. Poducha. Piasek. Worek z piaskiem. I? I sznur. I jeszcze krzesło. Zapraszamy do gimnastyki. Ćwiczenie pierwsze. Układamy dziecko na materacu, na plecach. Nakładamy na nogi worki. Jak nie macie dwóch worków, może być jeden worek na dwie nogi. Nam jest tak wygodnie troszeczkę rozkładając nogi. Montujemy linę na gałęzi na wysokości klatki piersiowej i zaczynam. Tereska chwyta sznurek obiema rękoma, tak, i podnosi się do góry. My możemy troszeczkę wspomóc i podnieść aż do brzuszka, tak? Uwaga, zaczynamy. 10 razy. Hop. 2, 3. Dobrze. 4. Wysoko ręce, Teleniu. 5. 6. Popraw sobie ręce. O. 7. 8. Mocno się trzymaj. 9. I 10. Świetnie. Powtórzcie tą serię 2 razy. Kolejne ćwiczenie. Skinanie nogi w kolanach z użyciem gumki. Nakładamy gumę na nogę. Teraz zgina nogę w kolanie i chwyta gumę tutaj z tej strony. Ja trzymam gumę pod butem delikatnie, nie pomagając tereni. Tak? I Tereska 5 razy próbuje naciągnąć tą gumę. No to zaczynamy liczenie. 5, 4, 3. Trzymaj mocno. 2, 1. Dobrze. 0. Ślicznie. Teraz przekładamy stopę. Czekaj. I przykładamy worek, żeby było Teresce wygodnie, żeby ta druga noga się nie unosiła. Dobrze. Zginamy nogę w kolanie. Proszę. Chwytasz. Tereska chwyta gumę lewą ręką, bo tak jest jej wygodniej, ta ręka jest bardziej sprawna. Ta ręka leży i tu odpoczywa, tak? Cały czas. No i uwaga. Zaczynamy. Prostujesz nogę i zginasz. 4, 3, 2, 1. Ważne jest, żeby trzymać tutaj delikatnie gumę pod spodem, żeby gumka nie wyszczeliła i nie uderzyła mocno w nogę, tak? Następne ćwiczenie, uciskanie piłki. Ręce składamy, tak, popatrzcie, jak Tereska, tak? Układamy na piłce, podobnie tak jak przy pierwszej pomocy, przy uciskaniu serca, tak? Uciskamy piłkę. Wykonajcie to ćwiczenie 10 razy. My liczymy teraz z Tereską. 10, 9, 8, 7, mocniej, 6, 5, 4, 3, 2, mocniej, 1, 0, świetnie. Kolejne ćwiczenie, ściskanie poduchy w tą stronę obiema rękoma. Uwaga, chwyć, poczekaj, Tereska. Chwytamy piłkę po jednej i po drugiej stronie i mocno ściskamy poduszkę. Mocno. Mocno. 10 razy. 10. 9. 8. Mocno. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
zero, stop, super. Wykonajcie to ćwiczenie po 3 razy. Kolejne ćwiczenie, stanie na jednej nodze. Do tego ćwiczenia wykorzystamy 2 krzesła i obciążniki, tak, worki z piaskiem. Trzymamy się tutaj boków i podnosimy kolano do góry. I wytrzymujemy tak 7 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Super. Zmieniamy nogę i to samo na drugą nogę. To proste plecy, Teresko. I uwaga, jeszcze raz. Wysoko kolano. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Super. Ćwiczenie na koniec. Dodatkowe. Do tego wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. Albo gałęzie grube, ciężkie, albo kamienie, albo jak mamy, to hantle. Tak? Chwytamy obie ręce. W naszym przypadku takie ciężkie gałęzie. Tak? Rozkładamy ręce na bok. Na bok jak najdalej potrafimy. Świetnie. I podnosimy do góry. Wysoko. I opuszczamy. Nic się nie stało. Jeszcze raz mocno chwytamy. I uwaga. Do góry i na dół. Jeszcze raz. Hop, do góry i na dół. Do góry i na dół. I liczymy teraz. 5, do dołu. 4, 3, 2, 1, wysoko. 0 i koniec. Super. To ćwiczenie możecie wykonać po 3 razy. I pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu podczas ćwiczeń. I na koniec relaks. Można zrobić odpoczynek na hamaku, tak jak my. Można też rozłożyć koc i położyć się na kocu. Do zobaczenia! No powiedz coś. Nie wiem, na przykład, jak ci mija dzień? Dobrze. Dobrze? A co robisz teraz? Ćwiczysz? Trudne są ćwiczenia? Nie? No tak. To pa, pa.